Wszechnice Obronności i Bezpieczeństwa, czyli Akademia Obrony Narodowej i jej rektor, komendant, generał dywizji doktor habilitowany Bogusław Pacek. Nowe uzbrojenie, nowe technologie, czyli Wojskowa Akademia Techniczna i jej rektor, komendant, generał brygady, profesor doktor habilitowany inżynier Zygmunt Mierczyk. Dwóch generałów, dwóch rektorów, dwie uczelnie, dwie wszechnice oraz goście. Politycy, wojskowi, eksperci. Inaczej mówiąc, otwarta debata o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, czyli Security Forum. Dzisiaj w Europie chyba nikt już nie obawia się takiej klasycznej wojny, a przynajmniej żaden analityk nie podaje takiego zagrożenia na najbliższe lata. Ale poważne analizy mówią o zagrożeniach i są tego dowody w cyberprzestrzeni. Ładne słowo i trochę nieznane. Chciałem Ci przypomnieć, że nasz Wydział Cybernetyki, który powstał w 1968 roku, od początku do teraz ma nazwę cybernetyka, chociaż to było niepopularne, bo powstawały w ślad za nim wydziały informatyki, automatyki, robotyki. Cybernetyka jest właśnie tą dziedziną, która dotyczy zarówno oprogramowania sprzętu, jak również systemów zarządzania, co jest połączenie jednego z drugim, wybitnie widać w systemach dowodzenia wojska. Ale przez to wszystko jesteśmy bardzo narażeni na ataki zewnętrzne, które są nie wymagają wielkich pocisków, nie wymagają broni, wystarczy dobrej informatyki, która jest w stanie... No właśnie, paru facetów unieruchomiło na wiele godzin państwo. Mamy przykład w zaprzyjaźnionym z nami, chociaż w mniejszym państwie, takiego incydentu. No my także, chociaż to była bardziej wewnętrzna sprawa polska, mamy przykłady i ataku na serwery rządowe, przecież także Ministerstwa Obrony. To nie jest tajemnica. Ta cyberprzestrzeń w przyszłości to może być zagrożenie bardziej wojenne, czy jednak bardziej kryminalne? Jest szereg tych zagrożeń. Ja bym jeszcze wymienił jedno zagrożenie. Utrata wizerunku, bo te wszystkie ataki, które w tej chwili się odbywały, to polegały na tym, żeby utraciła dana instytucja wizerunek dobry, że jest niepewnie strzeżona. Żadne dane nie wypływają z tego. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jest na przykład atak na sieć bankową, jest atak na sieć energetyczną państwa, która jest bardzo łatwa do zaatakowania, zainfekowania, wprowadzenia. Okej, ale wojna w cyberprzestrzeni. Jako profesor od technologii, powiedz człowiekowi humaniście, od nauk społecznych bardziej, jak to może wyglądać? Wygląda to na tym, że atakuje się systemy dowodzenia. Mieliśmy przykład w Gruzji. Zostały zaatakowane systemy dowodzenia, systemy... Komputer na inny komputer. I na sieć dowodzenia. I na sieć dowodzenia. Jaki jest efekt tego? Jeszcze jest inny atak możliwy. Atak za pomocą energii skierowanej, który też już jest bardzo popularny. To polega na tym, że wytwarza się silne impulsy elektromagnetyczne albo silne impulsy mikrofal, które niszczą fizycznie, niszczą płytki drukowane systemów komputerowych. I to jest atak już fizyczny. Natomiast ten atak technologiczny, informatyczny jest atakiem, który uniemożliwia prawidłowe działanie tych systemów. Wystarczy, że wprowadzimy złe dane przesunięte w przestrzeni do systemów GPS-u. Robi się chaos. Nie wyłączamy tego GPS-u, tak byśmy sobie mogli wyobrazić, że kiedyś nam odetną. To wtedy wiemy i możemy stosować inne, alternatywne systemy pozycjonowania. Ale w tej sytuacji, kiedy zostanie zaatakowany GPS poprzez wprowadzenie błędnych danych, no, wszystkie systemy naprowadzania na ten właśnie, w tym sposobem, wszystkie systemy nawigacji zostają unieruchomione. Okej. Okay. Czyli co, taki współczesny haker to potencjalny przeciwnik, wojownik w cyberprzestrzeni? To trzeba rozpatrywać w kilku płaszczyznach, no bo to nie tylko jest atak na systemy wojskowe. Możemy sobie wyobrazić, że będzie grupa terrorystyczna, która zaplanuje sobie atak na systemy bankowe, system energetyczny państwa. Jest bardzo czuły na tego typu sprawy. A co Wojskowa Akademia Techniczna, pewnie także inne uczelnie, NATO, bo przecież przygotowujecie nie tylko nowe wynalazki, nowe technologie, przygotowujecie studentów, czyli przyszłych wojowników do walki w cyberprzestrzeni. Tak to rozumiem? Dobrze? Ja bym to tak rozgraniczył. W pierwszym etapie kształcimy kryptologów. To jest też pewna forma informatyki, która służy do ukrywania informacji. Ale ten kryptolog ma na tyle szerokie horyzonty, że może być również i cyberobrońcą, i cyberwojownikiem.
te kształcenie trwa już u nas od 15 lat. 15 lat grupy cybernetyków wychodzą na rynek, zasilają systemy bankowe, nie tylko wojsko, systemy informacyjne policji, różnych służb, bo trzeba umieć przewidywać pewne zagrożenia, które na razie możemy nawet nie wiedzieć, że takie zagrożenia są. Czy jest możliwy atak przed... Czy jest możliwa obrona przed cyberatakiem? Myślę, że to duży problem. Dzisiaj problem także prawa. Jesteśmy armią obronną. Nasze zasady prawne nie pozwalają, konstytucja, na atak innego państwa. Niektórzy eksperci mówią, że jedyną możliwością skutecznego działania w cyberprzestrzeni to jest zaatakowanie innego systemu w momencie posiadania informacji, że on zamierza nas zaatakować. No to jest czysty przypadek aktywnej obrony przed atakiem cybernetycznym. Ale tak rzeczywiście jest, że nie można czekać na atak i tak jak jest w przypadku rakiety, która po starcie może być zlikwidowana już w trakcie przelotu. Tak, to ocenia się po symptomach, które w sieci zachodzą. Są symptomy przed takim zmasowanym atakiem, bo na przykład narasta aktywność jakiegoś obszaru w sieci i to może już wzbudzać podejrzenia, że coś się planuje zrobić. Czy widzisz, że wobec tego potrzebę zmiany prawa, to byłaby bardzo istotna zmiana, być może konstytucyjna, biorąc pod uwagę to zagrożenie w cyberprzestrzeni i jednak wprowadzenie możliwości w przyszłości takiego prewencyjnego ataku z terenu kraju. Dzisiaj zasady użycia siły mówią o tym, bo przecież żołnierze nasi wysyłani w operacji mogą używać środków, które im przydzielono wobec przeciwnika, jeżeli mamy potwierdzony zamiar użycia siły przez przeciwnika. No ale to nie to samo. W cyberprzestrzeni to jest bardzo trudno rozpoznać. Można określić te zasady, przy których następuje zapalenie się tego czerwonego światełka. Myślę, że cyberprzestrzeń i to, co nas może czekać, to wielkie wyzwania, bo to problem w trudności z identyfikowaniu tych zagrożeń wielokrotnie. To problem w kwestiach prawnych, ale to jest problem w czymś, co się nazywa wyścig. Wyścig technologii, wyścig myśli. Polityka obronna, mądre pakty, aktywność dyplomatyczna, budowa nowych formatów międzynarodowych nie wystarczą. Tym drugim filarem to oczywiście silna gospodarka, która przekłada się bezpośrednio także na możliwości obronne danego państwa. Nie ma w tym przypadku, że Polska w ostatnich 5 latach, które są latami globalnego i europejskiego kryzysu finansowego, była tym państwem, które nie oszczędzało, jeśli chodzi o wydatki na własne bezpieczeństwo. To około 30% wzrostu wydatków na obronę w ostatnich 5 latach. Zdecydowanie największy wzrost ze wszystkich państw członkowskich NATO. I nie było to skutkiem lobbingu, nie było to skutkiem nacisków. To był efekt przemyślanej, wspólnej razem z polskimi wojskowymi, skutek przemyślanej strategii budowy rzeczywistej możliwości obronnej, rzeczywistego potencjału obronnego. Bo te lata to także doświadczenie, które pokazało bardzo wyraźnie, że na sojuszników może liczyć przede wszystkim ten, który sam potrafi się bronić. Powoli upada mit bezpiecznej Europy, która nie musi włożyć własnego wysiłku we własną obronność. Te dramatyczne zdarzenia w wielu miejscach świata pokazują, że własne możliwości obronne to największa, najlepsza, najskuteczniejsza gwarancja zaangażowania sojuszników w sytuacji krytycznej. To jest bardzo naturalne i to potwierdza historia, to potwierdza jakby istota relacji międzynarodowych. Silnych broni się lepiej, łatwiej i dlatego Polska musi być silnym elementem zarówno Paktu Północnoatlantyckiego, jak i wszystkich innych formatów polityczno-obronnych. Dlatego założyliśmy, że plan modernizacji musi być wyzwaniem
nie tylko dla polskich wojskowych, ale dla całego rządu. Przyjęliśmy kilkanaście dni temu ten 10-letni plan modernizacji. Nazywamy go Polskie Kły. Nazwa być może romantyczna, ale dobrze oddaje intencje, jak sądzę, nas wszystkich. Polska musi mieć własne możliwości odstraszania. Głównie po to, aby nasi sojusznicy wiedzieli, że można na nas liczyć także w chwilach krytycznych. Tych możliwości nie zbudujemy bez modernizacji i to na wielką skalę modernizacji polskiej armii. Te najbliższe 10 lat to dziesiątki miliardów złotych. To będzie oczywiście w pewnym stopniu zależało od wzrostu gospodarczego, ale będąc umiarkowanym i realistycznym optymistą, mogę powiedzieć, że na pewno będzie to ponad 100 miliardów złotych w ciągu tych 10 lat, które wydamy na szeroko pojętą modernizację i politykę obronną. I robimy to z przekonaniem, że w chwili wyzwania, oby nie przyszła zbyt prędko, ale w chwili wyzwania na nowoczesnym polu bitwy liczyć się będą przede wszystkim kompetencje wynikające z wykształcenia, inteligencji dowódców, jakości sprzętu, nowoczesnego myślenia taktycznego, strategicznego, a więc w dużej mierze skuteczność w czasie tego przyszłego wyzwania będzie zależała od was, od uczących się i wykładających w takich placówkach jak Akademia Obrony Narodowej. To nie są zdania wypowiedziane na użytek dzisiejszej uroczystości. To jest przekonanie, że aby rzeczywiście stawić skutecznie czoła w przyszłości zagrożeniom, a przecież takie mogą się pojawić, o tym uczy nas historia, wy musicie być inteligentniejsi niż przeciwnik, lepiej przygotowani merytorycznie niż przeciwnik. Musicie dysponować lepszym lub porównywalnym sprzętem jak przeciwnik na przyszłym polu bitwy. I dlatego modernizacja dotyczy także ludzi, nie tylko sprzętu. W tym programie, nowoczesnym programie obrony, którego fundamentem jest modernizacja polskich sił zbrojnych, jest oczywiście obrona powietrzna i zdolność do obrony w cyberprzestrzeni. To, co jeszcze niedawno wydawało się tematem powieści science fiction, dzisiaj staje się rzeczywistością. I dlatego, zdając sobie sprawę, że przyszłe konflikty rozgrywać się będą między innymi w cyberprzestrzeni, przede wszystkim w powietrzu, to pokazuje, jak istotną rzeczą jest dobrze pojęta modernizacja, nowoczesność, właśnie inteligencja dowódców, wysoki poziom wykształcenia wojskowych. Jeśli chcemy wyposażyć polskie siły zbrojne w najnowocześniejszy sprzęt, jeśli chcemy, aby ta polska zdolność odstraszania była zbudowana na najwyższych technologiach, na najwyższych kompetencjach, to nie możemy dzisiaj oszczędzać na wydatkach, jeśli chodzi o te inwestycje w przyszłość. Jestem przekonany, że ta wielka narodowa inwestycja w polskie bezpieczeństwo to będzie także mądra i dobra inwestycja w polską gospodarkę i w polską naukę. To jest ta strategia win-win. Często używamy tego sloganu, ale tutaj on tu znajduje naprawdę potwierdzenie. Po raz pierwszy w historii Polski wielkie pieniądze, jakie zainwestujemy w polskie wojsko, będą równocześnie pieniędzmi zainwestowanymi w polskie technologie, w polską wynalazczość, w polską gospodarkę.